Dzień dobry Państwu. Witam w Płocku na 9. Kongresie Zarządzania Administracją Samorządową. Miło mi bardzo widzieć Państwa, mimo wszystkich uwarunkowań, które dziś są nie tylko zdrowotnych, ale i związanych z kryzysem ukraińskim. Mam nadzieję, że nasza konferencja będzie dla Państwa źródłem informacji i wiedzy z różnych zakresów funkcjonowania administracji samorządowej. Proszę Państwa, cieszę się, że możemy ponownie spotkać się w Płocku, mieście zasłużonym dla polskiej tradycji administracyjnej. To przecież jedna ze starych stolic Polski. Zaczniemy dzisiaj ważnym i aktualnym tematem zarządzania kryzysowego w czasach wojny w Ukrainie. To dziś jest chyba najbardziej gorący temat w samorządach. A później eksperci podzielą się z uczestnikami wiedzą z zakresu zastosowania machine learningu w urzędach JST, przygotowania procedur zgłaszania naruszeń przez sygnalistów, aktualizacji strategii rozwojowych w kontekście pozyskiwania środków na rozwój infrastruktury urzędu JST. Kongres obfitować będzie również w tematy obecnie bardzo ważne, związane z cyberbezpieczeństwem, ochroną danych urzędników, świadomością zagrożeń wynikających ze zdalnej pracy i wsparciem i utrzymaniem pracowników w związku z tym. Nie zabraknie też dyskusji, proszę Państwa, poświęconych praktycznym aspektom waloryzacji umów o zamówienia publiczne. Chciałbym życzyć Państwu owocnych obrad naszej konferencji i wielu inspirujących dyskusji. A teraz zapraszam na scenę pana Andrzeja Nowakowskiego, prezydenta Płocka, miasta, które jest partnerem naszej konferencji już po raz kolejny. Bardzo proszę, panie prezydencie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w Płockim Teatrze Dramatycznym. Jest mi niezmiernie miło rzeczywiście po raz kolejny przywitać Państwa na tej wyjątkowej konferencji, gdzie będziemy rozmawiać o samorządzie, ale ja zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, byście Państwo w trakcie może jakiejś przerwy, może wieczorem, może jutro odkryli uroki Płocka, a rzeczywiście jest co odkrywać. Płock to rzeczywiście stołeczne, książęce miasto, które może pochwalić się chyba najpiękniejszym widokiem z potężnej Skarpy Wiślanej, tuż obok katedra, gdzie są groby dwóch władców Polski, Władysława Hermana i Władysława III Krzywoustego. A z atrakcji zapraszam na przejażdżkę kołem, które stoi na starym rynku przed ratuszem. To taka czasowa atrakcja, ale sądzę, że warta także zobaczenia i przeżycia, jak wiele innych rzeczy w Płocku. Najchętniej zaprosiłbym Państwa także dzisiaj wieczorem na mecz piłki ręcznej, ale niestety bilety są wszystkie już dawno sprzedane, bo dzisiaj Wisła Płock gra z Wiwę, Iskrą, Łomżą, jakoś tak, ale z Kielc przyjeżdża drużyna i to taka święta wojna, jeśli chodzi o piłkę ręczną. Będziemy się po prostu bić w Orlen Arenie. Znaczy w takim sensie pozytywnym, fair play oczywiście, mam nadzieję. I to jest mecz o Mistrzostwo Polski w piłce ręcznej, w Superlidze. Emocji na pewno nie zabraknie. Ale wiem, że Państwo mają tutaj spektakl zaplanowany, więc nie będę psuł także współgospodarzom dzisiejszej uroczystości planu, więc zapraszam także serdecznie na spektakl. Szanowni Państwo, dobrych spotkań, bardzo dobrych rozmów i rzeczywiście jak najwięcej pozytywnych treści w tych trudnych dla samorządowców czasach. Z jednej strony krótka refleksja, kiedy już kilkanaście lat temu zostałem prezydentem, wydawało się, że największym wyzwaniem będzie kwestia poukładania rzeczywiście i urzędu, ale także inwestycji, relacji mieszkańcy, urząd i że kiedy to wszystko już będzie dobrze poukładane, to rzeczywiście pozostanie tylko skutecznie realizować plan, który każdy prezydent sobie zaplanował i go realizować. A tymczasem okazało się, że rzeczywistość jest dużo bardziej bogatsza. Najpierw pandemia, dzisiaj wojna w Ukrainie, która dotyka
samorządy również w różnych aspektach, na różnych płaszczyznach i sądzę, że za chwilę także o tym będziemy rozmawiać. Jeszcze raz życzę dobrego pobytu w Płocku i owocnej konferencji. Wszystkiego dobrego. A teraz chciałbym zaprosić naszego gościa specjalnego konferencji, pana Wojciecha Papuna, prezydenta Przemyśla. Przemyśl to dziś miasto frontowe, jak państwo wiedzą. Dzieje się tam bardzo dużo. Doświadczenia pana prezydenta z zarządzaniem w takim gorącym czasie będą zapewne inspirujące i ciekawe dla wszystkich, którzy działają dzisiaj w polskich samorządach i stykają się z problemem uchodźców ukraińskich i nie tylko. Bardzo proszę, panie prezydencie. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Witam serdecznie państwa. Już pan prezes zdążył mnie przedstawić. Ja chciałbym państwu powiedzieć, podzielić się pewnymi doświadczeniami z Przemyśla, z tego miasta, które nazywamy w tej chwili miastem frontowym. Przynajmniej my, włodarze, osoby zarządzające miastami, które znajdują się bardzo mocno na wschodniej ścianie, mówimy o sobie, że jesteśmy tymi miastami frontowymi, bo jak wytłumaczę za chwileczkę, na czym polega pewien inny być może sposób spojrzenia na ten kryzys, z którym mierzymy się wszyscy, dlatego że bezapelacyjnie wszyscy w całym kraju, jako Polska, mierzymy się z największym kryzysem uchodźczym po II wojnie światowej, a mimo wszystko robimy to w mojej ocenie bardzo, bardzo sprawnie. Odniosę się też do słów pana prezydenta. Faktycznie pan prezydent ma większy, dłuższy staż na stanowisku włodarza miasta. Mój staż jest zaledwie trzyletni. Wcześniej byłem posłem na Sejm. Natomiast faktycznie absolutnie zgadzam się z tym, że czym innym są plany, które snujemy, które gdzieś tam na kartce papieru piszemy wszyscy. Tutaj pewnie duża część osób pisze innego rodzaju plany, plany budżetowe, plany zarządzania urzędem. Natomiast tak, my jako włodarze, mając swoje pomysły na funkcjonowanie miasta, na rozwój miasta, na to, co chcemy tak naprawdę w tym mieście zrobić, również bardzo dużo planujemy, nawet jeżeli jeszcze tymi włodarzami nie zostaliśmy. I tak samo było w moim przypadku. Oczywiście plany na zmiany dotyczące każdego obszaru funkcjonowania miasta, również przed rozpoczęciem kadencji, przed tym jak zostałem wybrany przez mieszkańców na włodarza tego miasta, miałem. I trzeba przyznać, i chyba się wielu z państwa ze mną zgodzi, że tak jak w tej kadencji musimy swoje plany modyfikować z dnia na dzień albo z tygodnia na tydzień, to chyba w przeszłości takiej sytuacji nie mieliśmy. I tutaj mówimy oczywiście zarówno o zmianach w systemie podatkowym, które dotykają wszystkie miasta, a co za tym idzie, musimy modyfikować nasze plany finansowe, bo to jest niecodzienna sytuacja, kiedy w ciągu roku modyfikuje się w taki sposób jakby obszar budżetowy, obszar podatkowy, że dotyka on samorządu w taki sposób, że my musimy oczywiście działać bardzo reaktywnie i modyfikować swoje plany budżetowe, ale całe otoczenie prawne również jest modyfikowane w bardzo podobny sposób i wszyscy bardzo dynamicznie musimy się do tego dostosowywać. Natomiast coś, o czym być może mówi się rzadziej, chociaż w ostatnich czasach my w Przemyślu doświadczyliśmy tego bardzo mocno, to jest bardzo takie reaktywne i bardzo dynamiczne działanie, jeżeli chodzi o modyfikację wszelkich planów na wypadek sytuacji kryzysowych. Mówimy tutaj oczywiście o planach w zarządzaniu kryzysowym. I proszę mi wierzyć, że to, z czym zetknęliśmy się w Przemyślu, ale myślę, że podobnie było w wielu innych miastach, również w centralnej Polsce, jakby pokazywało, jak bardzo jest potrzebna dynamika tych działań, prawda? Ja tak pokrótce powiem, z czym mierzymy się w Przemyślu, dlatego że jesteśmy tutaj wszyscy zgromadzeni
i reprezentujemy miejscowości rozsiane po całej Polsce. I te miejscowości mają absolutnie różne doświadczenia. Do jednych miejscowości docierała większa ilość uchodźców, do innych troszkę mniejsza. To zainteresowanie absolutnie, i my widzieliśmy to w Przemyślu, było zdecydowanie ukierunkowane na większe miasta. Powiem nawet trzy takie miasta, które absolutnie były numer jeden na liście osób, które do nas przybywały, to oczywiście Warszawa, Wrocław i Kraków. To są trzy miasta pierwszego wyboru, które te osoby, które do nas przybywały, wymieniały. Natomiast my absolutnie nie mieliśmy możliwości w Przemyślu wysłania, znaczy możliwość taką mieliśmy, ale nie takie mieliśmy zadanie. Nie mieliśmy możliwości wysyłania tylko do tych trzech miast, bo naszym celem jako miasta frontowego było przede wszystkim, użyję takiego brzydkiego słowa, rozrzucenie tych osób po maksymalnie dużej ilości miast w Polsce, po to, żeby nikt nie był dotknięty taką dużą falą osób, które do nich przybywają, jak Przemysł, bo tymi osobami w tych miastach już trzeba było się zająć w taki sposób skonkretyzowany, ale parę liczb, żeby Państwu uzmysłowić, jakby z czym mierzyliśmy się w Przemyślu, właśnie w jednym z miast frontowych. Przemyśl to jest niewielkie miasto, mówimy o nim, że to jest raczej mniejsze średnie miasto, około 60 tysięcy mieszkańców na chwilę obecną. Natomiast w ciągu ostatnich trzech miesięcy przez Przemyśl przejechało ponad milion osób. Przejechało, to nie mówię, że one po prostu przejechały autostradą i to by nie stanowiło większego problemu, natomiast mówimy tutaj o osobach, które przeszły przez przejście piesze albo przejechały przez przejście drogowe autobusem, samochodem lub też przyjechały do nas pociągiem, dlatego że Przemyśl tak naprawdę w takim najbliższym oddziaływaniu ma dwa przejścia graniczne, a obsługuje łącznie pięć przejść granicznych. No, natomiast dwa to są te przejścia, czyli przejście graniczne w Medyce i przejście graniczne kolejowe w Przemyślu. To są te przejścia, które obsługujemy jakby bardzo mocno bezpośrednio i które nas dotykały bezpośrednio. To jest milion osób. W ciągu trzech miesięcy w 60-tysięcznym mieście pojawiło się milion osób. W szczycie, w tej fali uchodźców, która do nas docierała, to jest około 50 tysięcy dziennie uchodźców, którzy przyjeżdżali do naszego miasta i którym trzeba było sprawnie zorganizować transport w inne miejsca, ale też dokonać takiego wstępnego triażu, czyli osoby najbardziej potrzebujące absolutnie zostawały w mieście, zostawały zaopiekowane w mieście, czy to w naszych szpitalach, czy to w naszych ośrodkach zdrowia, osoby starsze, czy to osoby czasami samotne, czy to bardzo, bardzo takie indywidualne przypadki, kiedy matka przekroczyła z dwójką dzieci przejście, ale musiała po kolejną dwójkę wrócić, dlatego że te dzieci uczyły się gdzieś tam w internacie i dwójkę dzieci musiała zostawić w Przemyślu na kilka dni. Ktoś się musiał tymi dziećmi zaopiekować. Oczywiście cały system tego zarządzania był bardzo skomplikowany, ale do czego dążę? To znaczy nasze plany zarządzania kryzysowego, które nie tak dawno nawet plan na wypadek masowych migracji uaktualnialiśmy i mówię to z ręką na sercu, absolutnie nie przewidywał takiej ilości osób, z jaką musieliśmy się w tym czasie mierzyć. 50 tysięcy, no nikt nie przewidywał, że około 2000 osób na godzinę będzie przekraczało przejście graniczne. Te 2000 osób na początku to były jeszcze osoby, które przybywały do nas w sposób dosyć zorganizowany, to znaczy one znały swoje miejsce docelowe. To się zmieniło w drugim tygodniu kryzysu, kiedy większość osób, które do nas przybywały, po prostu stawały przed nami i mówiły, potrzebujemy jakiejś pomocy, potrzebujemy jakiegoś miejsca docelowego, co z nami dalej, prawda? I to była dużo trudniejsza sytuacja, dlatego że niejako trochę za te osoby musieliśmy decydować, w które miejsca te osoby będą odsyłane, czy do jakiego miasta te osoby będą odsyłane. Ale cały proces jakby logistyczny tej operacji, kilkanaście do kilkudziesięciu dodatkowych połączeń kolejowych, które z Przemyśla
codziennie były uruchomione kilkadziesiąt dodatkowych autobusów, które z Przemyśla odjeżdżały. To był gigantyczny proces logistyczny, z którym musieliśmy sobie radzić, a absolutnie nie mieliśmy takiej białej księgi, z której można to było wyczytać, że na wypadek, jak 50 tysięcy osób dociera do Przemyśla, to trzeba to i to i to. I to był największy problem. A myślę, że zgodnie z Maksymą, że jak jest pokój, to szykujmy się na wojnę, ale nie chciałbym w taki sposób tego akcentować, zwłaszcza w obliczu tego, co się dzieje na Ukrainie, ale kiedy nie ma kryzysu, to faktycznie szykujmy się na kryzys. Plany są dobre, nasze już są uaktualnione w tej chwili, dlatego że na podstawie tych 3-miesięcznych doświadczeń absolutnie przemodelowaliśmy wszystko, o czym wcześniej myśleliśmy i tworzyliśmy te plany niejako tylko na papierze. Ale dlaczego uważam, że nam wszystkim się udało, a nam jako miastu frontowemu dało się to w jakiś sposób, można powiedzieć, może nieszczególny. Nie chciałbym tutaj, broń Boże, deprecjonować działań innych samorządów, ale udało się mimo tego, tej gigantycznej fali, mimo tego, że nie byliśmy tak do końca przygotowani, udało nam się to wszystko w jakiś sposób scalić w jedną całość. I tutaj oczywiście plany zarządzania kryzysowego, które na początku przez pierwsze 3 dni działały, później tych osób było zdecydowanie więcej niż żeśmy planowali, ale skalowanie tych planów okazało się, że zdaje egzamin zamiast uruchomienia 4 szkół z miejscami noclegowymi uruchomiliśmy 14 i też było dobrze, wystarczyło skopiować pewne działania. Jedna rzecz, z którą musieliśmy się mierzyć, to system logistyczny, dlatego że absolutnie system komunikacji miejskiej nie był w stanie obsłużyć tak dużej dodatkowej ilości osób, żeby sprawnie skomunikować te wszystkie szkoły z dworcem, z granicą. W związku z tym w Przemyślu powstał dedykowany system tylko na rzecz uchodźców, co też było czasami krytykowane, dlatego że nie wiem, jak jest w Płocku, ale wiele organizacji pytało nas, czy w Przemyślu uchodźcy mogą podróżować autobusami komunikacji miejskiej za darmo. Nie, w Przemyślu nie było takiej możliwości, dlatego że my unikaliśmy jakby krzyżowania mieszkańców z tak dużą ilością uchodźców. Zwyczajnie nie byłoby to możliwe, żeby te 50 tysięcy osób, jeszcze często zagubionych, bo to jest ta pierwsza linia, kiedy oni przyjeżdżają, jakby zaczęli jeszcze korzystać z komunikacji miejskiej, no to by spowodowało absolutne przepełnienie komunikacji, jakieś tam dodatkowe niepotrzebne, negatywne nastroje. Dlatego myśmy utworzyli wspólnie z kilkoma spółkami taki dedykowany system, który przewoził tylko i wyłącznie uchodźców. Oczywiście on był darmowy, ale on był dedykowany tylko na potrzeby właśnie tego całego kryzysu. Zostało kilkanaście pojazdów do tego skierowanych, bodajże 12 autobusów, 12 vanów, takich 9-osobowych, i one 24 godziny na dobę funkcjonowały, żeby te osoby przewozić. I to pozwoliło nam też uniknąć jakichś tam przepełnień komunikacji autobusowej, ale też tak naprawdę muszę powiedzieć, że mimo właśnie tego gigantycznego ruchu migracyjnego, który w Przemyślu miał miejsce, czasami się spotykałem z takimi pytaniami, czy jakby faktycznie jest to taki tak bardzo widoczne w mieście, prawda? Bo codziennie mieliśmy podwojoną liczbę mieszkańców. To powiem Państwu zupełnie, że nie, dlatego że też w taki sposób modelowaliśmy cały system zarządzania, cały ruch jakby w mieście, że dotknięte tak naprawdę były dworzec główny w Przemyślu, skąd odjeżdżały wszystkie pociągi i gdzie przyjeżdżały pociągi z Ukrainy. No te kilkanaście szkół, które funkcjonowały jako punkty noclegowe i po bodajże pierwszym tygodniu dzięki współpracy z niemiecką firmą Saler, która kupiła sklep wielkopowierzchniowy po byłym Tesco w Przemyślu, otrzymaliśmy od tej firmy możliwość wejścia na obiekt, zagospodarowania tego obiektu i stworzyliśmy tak naprawdę takie największe na wschodniej ścianie Centrum Pomocy Humanitarnej, 12 tysięcy metrów kwadratowych, przeznaczone tylko i wyłącznie jakby właśnie na rzecz uchodźców, 1,5 tysiąca
miejsc noclegowych, bodajże 6 albo 7 tysięcy metrów kwadratowych przestrzeni magazynowej. I stamtąd, i to było właśnie takie centrum, które pozwoliło nam dodatkowo zwiększyć ilość miejsc noclegowych, bo tak naprawdę największym problemem było buforowanie pewnej części tych najbardziej potrzebujących ludzi, zanim oni opuszczą Przemyśl i pojadą dalej w Przemyślu. Łącznie powstało 5 tysięcy miejsc, gdzie te osoby mogły nocować, oczywiście zabezpieczonych sanitarnie, medycznie i w każdy możliwy sposób. Ale jeżeli zapytalibyście mieszkańca Przemyśla tak na ulicy, czy on jakby widział ten cały kryzys w mieście, to by powiedział, że tak, no jakoś tam zwiększona liczba osób jest, widać zwiększony ruch samochodów, widać, że coś się dzieje, ale de facto nie było widać podwojenia liczby mieszkańców w mieście. Także udało nam się zachować normalne funkcjonowanie miasta i przy okazji zarządzać tym potężnym kryzysem, z którym mieliśmy do czynienia. Ale jak to się udało? Bo często również padają pytania, czy było wsparcie rządowe, że to tylko wszystko ludzie, to tylko wszystko wolontariusze. Otóż nie. Otóż absolutnie nie zgadzam się z tezą, że tylko wolontariusze, tylko ludzie, tylko samorządy działały. Ale mówię to zupełnie szczerze, mówię to jako włodarz miasta frontowego. My też troszeczkę inaczej żeśmy funkcjonowali z racji tego, że rząd w pierwszym dniu, czyli 24 lutego, zobligował wojewodów do utworzenia tak zwanych punktów recepcyjnych, czyli tych punktów, które przyjmowały pierwszą, tą całą falę na pierwszej linii. I te punkty były zabezpieczone przez wojewodów, mam wrażenie, w dosyć dobry sposób, jeżeli chodzi o służby, dlatego że nasza współpraca ze służbami takimi jak Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei, Wojska Obrony Terytorialnej układała się bardzo dobrze i te służby zostały przez wojewodów skierowane. Nie było też problemu ze środkami, bardzo szybko zostały uruchomione środki z rezerwy zarządzania kryzysowego wojewodów, czyli my również otrzymywaliśmy środki na takie rzeczy jak chociażby sprzątanie czy wywóz nieczystości. Te pieniądze, te środki również zostały zabezpieczone. Natomiast żeby ten cały system zagrał, żeby to całe zarządzanie kryzysowe jakby zostało poskładane, tak naprawdę była ogromna potrzeba współpracy wszystkich, że tak powiem, aktorów tej sceny. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania zarówno bez służb wojewody, ale nie wyobrażam sobie funkcjonowania również bez wolontariuszy, nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez samorządu, bez spółek miejskich. To wszystko musiało być spięte w jeden system i to zadanie właśnie spięcia tego w jeden funkcjonujący system, to było zadanie, w którym wspaniale odnalazło się miasto, dlatego że z jednej strony wojewoda był za daleko od tych wydarzeń, żeby sprawnie i szybko oceniać tą reakcję. Służby wojewody były absolutnie poddane temu, co mówiło miasto. Wolontariusze również, mimo kilku kryzysów z wolontariuszami, które przechodziliśmy w międzyczasie, wolontariusze również ostatecznie potrafili poddać się pod jakby zarządzanie miasta, co jest w mojej ocenie niezbędne. Także tak naprawdę sprawne funkcjonowanie tych wszystkich elementów pozwoliło na to, że miasto nie zostało z jednej strony przeciążone, zalane falą, z którą nie potrafiło sobie poradzić. Z drugiej strony tak naprawdę wykonaliśmy chyba w sposób maksymalnie możliwy to zadanie, które zostało przed nami postawione, które w zasadzie postawiliśmy sobie sami jako miasto pierwszego dnia kryzysu, a brzmiało ono bardzo prosto, to znaczy skupiamy się na osobach, osobie, która jest na granicy. To był jeszcze luty, później przełom lutego i marca. Temperatury w nocy sięgały minus 10 stopni, a po stronie ukraińskiej kolejka
osób, które stały w kolejce takiej pierwszej, wynosiła kilkanaście kilometrów. W związku z tym naszym celem, takim nadrzędnym celem numer jeden było maksymalnie czyścić granice. To znaczy każda osoba, która przekroczyła granicę, maksymalnie szybko musiała zostać przez nas zaopiekowana po to, żeby nie czekała po stronie polskiej dłużej niż to jest potrzebne. Stąd właśnie sprawny system transportu, miejsca, do których te osoby mogły być bardzo szybko przewożone, ciepłe miejsca, od razu ciepły posiłek, pomoc lekarska, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, obsługa tłumaczy języka ukraińskiego i rosyjskiego. To wszystko by się nie udało, gdyby nie pomoc wolontariuszy, dlatego że w Przemyślu my w tej chwili jesteśmy gdzieś tam nazywani, sami siebie też tak można powiedzieć nazywamy, jesteśmy taką światową stolicą wolontariatu, ale z czego to wynika? W Przemyślu codziennie w tych dniach kryzysu, zwłaszcza tej największej fali, codziennie pracowało około 1200 wolontariuszy. Wolontariuszy na początku z Przemyśla, bo to mieszkańcy Przemyśla ruszyli tłumnie we wszystkie miejsca, gdzie te osoby przebywały, ale bardzo szybko dołączyły do nas osoby z całej Polski, organizacje z całej Polski, a w ślad za nimi dołączyli wolontariusze z całego świata. W tej chwili w Przemyślu, w Polsce tego nie widać. To jest właśnie ta różnica pomiędzy miastami frontowymi, a miastami troszeczkę w głębi Polski. W Przemyślu ten kryzys, ten ruch uchodźczy cały czas widać. Ja rozmawiałem z panem prezydentem i z panem prezesem troszeczkę chwilę przed wystąpieniem, chwilę przed rozpoczęciem. My w tej chwili, my codziennie mierzymy się z innymi wyzwaniami. W tej chwili kolejne wyzwanie, które przed nami jakby los stawia, to jest akcja powrotu. Dlatego, że w tej chwili dużo mniej uchodźców czy osób z Ukrainy, bo już nie tylko uchodźców, ale też osób, które zwyczajnie wyjeżdżają do pracy i robiły to co roku sezonowo, przybywa do Polski, ale to już nie są takie osoby, jakie widzieliśmy w drugim, w trzecim, w czwartym tygodniu kryzysu, bo różnica jest taka, że osoby, które właśnie w tamtym czasie uciekały przed wojną, to były czasami, to najczęściej była kobieta z dzieckiem, albo dwójką, albo trójką dzieci, dosłownie z jednym podręcznym bagażem, czasami wręcz reklamówką, bo ona mówi, że po prostu jak rozpoczęły się bombardowania, czy rozpoczęły się jakieś akcje wojskowe, to ona właśnie w taki sposób uciekła z dziećmi z domu. W tej chwili te osoby to są osoby przygotowane do podróży, mające już swój jakiś cel, jakąś destynację. Te osoby nie potrzebują tak dużo naszej atencji. Natomiast z racji tego, że sytuacja na Ukrainie się zmienia i tak naprawdę te duże miasta, zwłaszcza w zachodniej części i w centralnej części Ukrainy, w tej chwili przez samych Ukraińców są uważane za bezpieczne, to bardzo duża część osób postanowiła wrócić do swoich domów, a z racji tego, że Przemyśl ma najbardziej dogodne połączenia kolejowe, bo z Przemyśla normalnie, to jest na co dzień, odjeżdża 4 pociągi na Ukrainę, do Kijowa, do Lwowa i do Odessy. Także wiele osób próbuje się właśnie drogą kolejową, czy to z Polski, czy z Europy, wydostać przez Przemyśl z powrotem do swoich domów na Ukrainie. I to powoduje jakby ten ruch powrotny, z którym się cały czas mierzymy, prawda? W Polsce już mamy innego rodzaju problemy, natomiast faktycznie w tych miastach przygranicznych, miastach frontowych, o których mówimy, o którym ja mówię, mamy cały czas ogromny ruch, można powiedzieć w dwie strony, chociaż dużo większy w tej chwili na powrocie. Ale na chwilę obecną w Przemyślu w dalszym ciągu pracuje co najmniej między 600 a 800 wolontariuszy codziennie. Z tym, że zmieniła się troszeczkę struktura narodowościowa. Na chwilę obecną około 80% wolontariuszy to są wolontariusze z zagranicy, głównie ze Stanów Zjednoczonych, z Francji, Włoch, Niemiec. To jest cała gigantyczna grupa, zorganizowane grupy i mniej zorganizowane grupy. Natomiast jeżeli mógłbym cokolwiek doradzić, jeżeli chodzi o planowanie
kryzysowe, to absolutnie w kryzysie, w planowaniu kryzysowym, po pierwsze włączajmy pracę wolontariuszy, bo ja sobie nie wyobrażam zarządzania tym całym kryzysem bez wolontariuszy, ale z drugiej strony bardzo mocno jakby starajmy się mówić i planować pewien management wolontariuszy, dlatego że i mówię to z własnego doświadczenia, wolontariusz jest gigantyczną wartością, ale potrafi być też gigantycznym generatorem samego kryzysu. Myśmy kryzysów w przemyślu wolontariackich przeżyli co najmniej kilka. Pierwszy bodajże w trzecim dniu w przemyślu, kiedy fala dobroci ruszyła z całej Polski. Przyjechali ludzie z całej Polski własnymi samochodami i z dobroci serca absolutnie chcieli tych ludzi zabierać z granicy. Spowodowało to tylko tyle, że został sparaliżowany dojazd do samej granicy. Została zablokowana droga, bo pojawiło się kilka tysięcy samochodów, które zablokowały drogę, bo każdy chciał odebrać tych ludzi bezpośrednio z granicy. Doprowadziło to do tego, że byliśmy o włos od tego, że musielibyśmy zamknąć przejście graniczne, bo nie byliśmy już w stanie odprawiać ludzi, bo nasze autobusy nie dojeżdżały już do granicy. Ale spowodowało to również sytuacje bardzo niebezpieczne, dlatego że nie dojeżdżały służby medyczne. I w momencie, kiedy ktoś potrzebował pomocy na przejściu granicznym, do przejścia granicznego nie mogła dojechać nawet karetka. W związku z tym, będąc 10 km od granicy, myśmy wysyłali helikoptery po to, żeby latały do przejścia granicznego, bo nie było w stanie się przewieźć osób chociażby z zatrzymaniem krążenia normalnie drogą. I to był taki pierwszy, można powiedzieć, pierwsza oznaka tego, że wolontariusze i chęć niesienia pomocy może też spowodować kryzys sam w sobie, którym też trzeba zarządzać. A nie ma nic gorszego jak zarządzanie kilkoma kryzysami naraz. W związku z tym bardzo szybko ustawiliśmy strefy buforowe, zakaz dojazdu do granicy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to nie jest jeden przypadek właśnie jakby generowania pewnego kryzysu przez wolontariuszy, dlatego że duża część wolontariuszy, również przybywając i chcąc pomagać, i dalej jakby trzeba im zwrócić to, że jak najbardziej chcą pomagać i my to rozumiemy. Natomiast nie ma nic gorszego jak wolontariusz, który chce pomagać tylko i wyłącznie na własną rękę i chce robić to, co mu się podoba, a niekoniecznie to, do czego ktoś go przypisał, prawda? To powoduje kolejny gigantyczny kryzys, kiedy wszyscy chcieli nosić bagaże i pomagać bezpośrednio uchodźcom, ale nikt nie chciał wykonywać prozaicznych czynności, jak chociażby zmiana pościeli, prawda? I to jest też jakby spore wyzwanie, żeby umieć podzielić i zaangażować te grupy w taki sposób, żeby zadania były podzielone i żeby cały system działał. Oczywiście świetnie współpracuje się z takimi zorganizowanymi grupami jak harcerze, jak straże ochotnicze, jak WOT, bo to są osoby, które się poddają karnie pod pewne zarządzanie i one to po prostu wykonują. Natomiast wolontariusze, którzy przybywają często właśnie z takiej dobroci serca, mają z tym czasami delikatny problem, żeby jakby słuchać poleceń, bo zostaje grupa wolontariuszy odesłana do posprzątania jakiegoś tam obiektu, po czym po 15 minutach już nikogo na tym obiekcie nie ma. Oni dalej noszą bagaże, a obiekt jak był nieposprzątany, tak pozostaje nieposprzątany. Ale tak jak mówiłem, bardzo, to znaczy niezbędnym jest w tej chwili włączanie wolontariatu i organizacji pozarządowych w zarządzanie kryzysowe. I to można budować, takie relacje można absolutnie budować, zanim jakikolwiek kryzys się wydarzy. Natomiast trzeba w tych dokumentach, myśmy też to zmieniali, trzeba w tych dokumentach absolutnie od razu ustawić taki management wolontariatu i pewien podział obowiązków, żeby właśnie sobie nie spowodować kłopotów, z jakimi myśmy mieli do czynienia, czyli dodatkowy kryzys, mimo zarządzania tym kryzysem związanym z uchodźcami, to dodatkowy kryzys, który musieliśmy dodatkowo zarządzać. I do tej pory często pojawiają się wolontariusze, którzy są
samozwańczymi koordynatorami czegoś i zaczynają działać na własną rękę, jakby całkowicie nam rozwalając system. Tak jak ostatnio zrobiono to z systemem komunikacji, bo jakiś wolontariusz z Wielkiej Brytanii stwierdził, że to wszystko pozmienia i oczywiście spowodowało to jakieś tam zastoje na przejściu granicznym i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest właśnie to, czego musimy pilnować. To jest bardzo trudne, dlatego że ciężko jest osobie, która przychodzi do nas i chce pomóc, powiedzieć, przepraszam, ale tobie już dziękujemy, prawda? Nie możesz z nami pracować zwyczajnie. Niestety z takimi sytuacjami mieliśmy wielokrotnie do czynienia. Trzeba też mieć świadomość, że część osób, pewnie które się pojawiły w Przemyślu i w wielu innych miastach, miały zupełnie inne cele i zupełnie inne zadania i tak naprawdę nie przyjechały pomagać, tylko być może rozbijać ten system i z tym też musieliśmy się mierzyć i po prostu czasami sobie powiedzieć, sorry, jeżeli nie chcesz się poddać pod zarządzanie kryzysowe miejskie, to musisz odejść. Także to jest, myślę, że zadanie do wykonania przed samym wydarzeniem właśnie tej wydarzeniem się tej sytuacji kryzysowej. Myślę, że absolutnie to nie ma żadnej wątpliwości, ale współpraca służb miejskich, jeżeli działają w państwach, w strukturach miasta czy okołomiejskich, działają ochotnicze straże pożarne, to jest też absolutnie gigantyczna wartość. Przyznam się również do tego, że w mieście Przemyślu takiej jednostki nie ma. Nie ma sprawnie działającej ochotniczej straży pożarnej. Na szczęście wspieraliśmy się OSP gmin, które nas jakby otaczają, ale między innymi właśnie po doświadczeniach tego kryzysu została powołana jednostka ochotniczej straży pożarnej również w Przemyślu, bo to są też osoby, w których widzimy ogromną wartość i ogromny potencjał, jeżeli chodzi właśnie o takie współdziałanie, ale zorganizowane współdziałanie w zarządzaniu tym kryzysem. Także jeżeli Państwo nie posiadacie takiej jednostki, mogę tylko zachęcić, dlatego że wiem jak wartościowa była współpraca z tymi jednostkami. Absolutnie plany zarządzania kryzysowego powinny dotyczyć również naszych jednostek miejskich, powinny je włączać, czy to ośrodki edukacji, szkoły, przedszkola, powinny też dotyczyć spółek miejskich, bo chyba nie ma nic gorszego, jak prezes, który w przypadku, kiedy można powiedzieć wali się i pali, mówi, ale kto za to wszystko zapłaci? To oczywiście jest zrozumiałe, bo spółki rządzą się swoimi prawami, natomiast jakby w takim kryzysie, kiedy miasto zalewa jakiś kryzys, akurat w tym przypadku fala uchodźców, jakby naprawdę proszę mi wierzyć, pracując 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ciężko znaleźć czas na to, żeby 2 godziny siedzieć i z jednym prezesem rozmawiać, dyskutować, kłócić się. No to w tej chwili, w tamtym czasie już nie za bardzo jest czas. To jest telefon za telefonem z granicy, od służb i tak dalej. Trzeba gasić pożar, który cały czas jest. A jeżeli nasi partnerzy, czyli czy to dyrektorzy szkół, czy to dyrektorzy, kierownicy naszych jednostek, czy to prezesi naszych spółek zaczynają polewać ten ogień benzyną, a nie wspólnie z nami gasić, to ma się prawo nie udać i wtedy będzie tylko dodatkowy problem. To jest chociażby sytuacja bardzo, bardzo prozaiczna. No, w związku z tym, że przez miasto przechodziła gigantyczna fala ludzi, pojawiła się gigantyczna ilość odpadów, prawda? I sytuacja z prezesem spółki miejskiej, który te odpady wywozi. Na szczęście ten prezes zareagował bardzo szybko i mówił, dobra, to wywozimy, liczymy, a później się będziemy kalkulować z tym wszystkim. No bo jeżeli by czekał na to wszystko, aż zostanie tam rezerwa uruchomiona i tak dalej, no to mielibyśmy spory problem z tym, żeby później się z tej góry śmieci, która powstała, odkopać, prawda? Także tutaj jest bardzo ważne. Na szczęście myśmy to w planie zarządzania kryzysowego, tak przynajmniej ołówki mieli napisane, co jeżeli chodzi o te wszystkie zarządzania i współpracę z naszymi spółkami. Ale to jest bardzo ważne, żeby
żeby cały system, cały plan zarządzania kryzysem był opisany. Był opisany w miarę możliwości na bazie tych takich empirycznych doświadczeń. Ja wiem, że nie każdy, myśmy wcześniej nie mieli takiej możliwości, ale w tej chwili na bazie tych doświadczeń, które w ciągu 3 miesięcy jakby zyskaliśmy, no staraliśmy się ten plan naprawdę dopasować i dostosować do tego, co się realnie może wydarzyć. Także nie polecam przeżywania tego w taki sposób, ale jeżeli możecie Państwo korzystać z doświadczeń innych miejscowości, innych miast, których dane kryzysy, bo przecież to nie tylko zarządzanie kryzysowe dotyczy masowej migracji ludności, ale jeżeli możecie Państwo korzystać z doświadczeń, myślę, że ten kongres, na którym jesteśmy, to jest właśnie takie pole wymiany doświadczeń, bardzo ważne, dlatego że lepiej uczyć się na cudzych błędach, niż na nowo cały czas wymyślać koło. To myślę, że jak najbardziej warto korzystać z doświadczeń. Jeżeli chodzi o masowe migracje ludności, to miasta frontowe, takie jak Przemyśl, Chełm, Hrubieszów, Tomaszów, Lubelski, czy Ustrzyki Dolne, niewielka miejscowość, ale dotknięta sporym ruchem również przez granicę w Kościenku. Jakby stoimy tutaj przed Państwem otworem, jeżeli tylko możemy czegokolwiek się od siebie wzajemnie nauczyć, wymienić doświadczeniami, to kiedy jak nie teraz, kiedy jak nie po tych doświadczeniach, które no, wspólnie mieliśmy. Myślę, że na koniec tego mojego wystąpienia przede wszystkim dziękuję bardzo za zaproszenie, za możliwość podzielenia się pewnymi, chociaż w formie bardzo skrótowej, pewnymi doświadczeniami, ale bardzo serdecznie jakby wszystkim Państwu dziękuję, dziękuję wszystkim osobom, które zarządzają miastami, które są w tych komórkach decyzyjnie zarządzających, bo to bardzo ważne. Myślę, żebyśmy współpracowali tak, jak współpracowaliśmy właśnie w tym kryzysie. I mówię to absolutnie bez kozery, bo o ile mówiłem, że jako miasto frontowe mieliśmy wsparcie rządowe i współpraca ze wszystkimi służbami układała nam się bardzo poprawnie, o tyle wiem, że tak naprawdę największe wsparcie dotyczyło, znaczy było na linii bezpośrednio samorządów, dlatego że kiedy my zmagaliśmy się z tym kryzysem, to ja otrzymywałem telefony od dziesiątek, żeby nie powiedzieć setek, ale włodarzy miast z pytaniem, jak pomóc, panie prezydencie, jak się możemy przygotować, a co my powinniśmy teraz robić, jak wy to widzicie w Przemyślu. I ta wymiana jakby doświadczeń bardzo szybko się rozpoczęła, ale też gigantyczne wsparcie, które otrzymywaliśmy z całej Polski od wielu samorządów, i tak naprawdę pewien sukces na tej pierwszej linii, który odnieśliśmy być może jako, mówi się czasami jako Przemyśl, ale absolutnie ja tego tak nie traktuję, dlatego że gdyby nie to całe wsparcie, które mieliśmy za plecami, czyli wszystkie samorządy w Polsce, ale też samorządy w Europie, bo nasze miasta partnerskie odpowiedziały rewelacyjnie na ten apel o pomoc, to zwyczajnie nie bylibyśmy w stanie tak sprawnie sobie radzić. Tak jak mówiłem, pani wojewoda zabezpieczyła służby, zabezpieczyła, można powiedzieć, takie minimum, ale to, co myśmy zrobili, to było zwielokrotnienie tej pomocy, bo wszystkie kwestie posiłkowe, wszystkie kwestie jakichś środków czystości i tak dalej, to były absolutnie dary, które przyjeżdżały do nas z całej Polski, z całego świata. W dniu wczorajszym policzyliśmy częściowo pomoc, która przez Przemyśl została dystrybuowana, dlatego że nie zapewniona tylko przez Przemyśl. Ja mówię, to nie miasto Przemyśl wydawało na to pieniądze, tylko cała Polska i cała Europa, nawet cały świat. Ja tylko powiem na sam koniec o pewnych liczbach. Na naszej zbiórce takiej miejskiej, którą prowadziliśmy na rzecz pomocy Ukrainie, zebraliśmy łącznie blisko 8 milionów złotych. Pomoc, której udzieliliśmy, wartość pomocy, której udzieliliśmy na miejscu osobom, które do nas przybywały, pomoc taka rzeczowa, czyli
posiłki, jakieś tam słodycze, batony regeneracyjne. To około 60 milionów złotych. Pomoc, którą wysłaliśmy na Ukrainę, dlatego że Centrum Pomocy Humanitarnej zajmuje się też wspieraniem miast partnerskich po stronie ukraińskiej. To jest na chwilę obecną 350 tirów z pomocą, które wyjechały z Przemyśla, o łącznej wartości około 70 milionów złotych. A takie bardziej przyjemne, ale to duże liczby czasami robią wrażenie, ale w Przemyślu urodziło się 24 dzieci, kobiet, które przyszły właśnie ze strony ukraińskiej. Na chwilę obecną w Przemyślu zostało około 5-6 tysięcy uchodźców. 600 dzieci chodzi do naszych szkół. Pewnym plusem i taką przewagą, którą też mieszkańcy Ukrainy widzą, jakby będąc, zostając w mieście, jest to, że mamy szkołę z ukraińskim językiem nauczania w Przemyślu, z racji na dużą mniejszość. Ta szkoła zwiększyła dwukrotnie swoją wielkość, jeżeli chodzi o ilość uczniów. To nie była duża szkoła, bo to jest raptem 200 uczniów, w tej chwili już 400. Także to są takie liczby, które być może dadzą wyobrażenie, jakiej pomocy my wspólnie, jako system, jako wszystkie samorządy w Polsce wspólnie udzieliliśmy. Bo tak jak mówię, ta cała pomoc sięgająca ponad 150 milionów złotych udzielona tutaj na miejscu, ale również wyjechała na Ukrainę, to oczywiście nie są środki miejskie. To jest wszystko to, co przez miasto przyjechało. Tak jak mówiłem, 350 tirów z pomocą, głównie żywność, środki medyczne, ale też środki higieny. W Przemyślu działa ogromna sortownia wszystkich towarów, które do nas docierają z całej Europy, także można powiedzieć, że nasi partnerzy po stronie ukraińskiej otrzymują tylko to, co jest im w tej chwili niezbędne. Jeżeli potrzebują środków czystości, to wysyłamy środki czystości. Jeżeli potrzebują żywności długoterminowej, to staramy się zapewnić tą żywność długoterminową. Na chwilę obecną system coraz bardziej jest przejmowany przez profesjonalne organizacje międzynarodowe, takie jak UNHCR, IOM, Oxfam, MEDER, czyli wszystkie komórki ONZ-owskie, UNICEF. I one powoli zaczynają przejmować od nas system zarządzania tym kryzysem. Na chwilę obecną swoją siedzibę w Przemyślu ma 38 organizacji międzynarodowych, kilkanaście konsulatów, kilka ambasad, które się przyniosło również z Ukrainy do Przemyśla, także jakby chcąc nie chcąc, siłą rzeczy staliśmy się takim punktem, w którym ten kryzys się skupia, ale miejmy nadzieję, czego sobie i Państwu życzę, że jak najszybciej będziemy mogli powiedzieć o tym, że kończymy, że możemy wrócić do normalnego działania. Dziękuję bardzo.